przyszłym roku ślub. Sylwia, czy zademonstrujesz nam swój pierścionek zaręczynowy? A pokazywałam już na Instagramie. No wiemy, ale u nas nie pokazywałaś. Nie chwalić. Okay. Że tak, no jest piękny, przyznam szczerze, że ja się wybrał dokładnie taki, który mi się podobał i po prostu jestem zachwycona nim, jest prześliczny. Jak wyobrażacie sobie ten jeden z najbardziej wyjątkowych dni w życiu, czyli właśnie ślub, wesele i tak dalej? Będzie to wesele w górach. Jednak, tak, bo tak wspominałaś, czyli nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Jasiek ma dużo górali w rodzinie. Ma też praktycznie całą rodzinę właśnie w górach, więc stwierdziliśmy, że jest ona o tyle większa od mojej, że po prostu urządzimy wesele w górach, takie typowo góralskie. Tak, kapela góralska, osypki, sporo wody i nie tylko, bo zresztą u nas i górnicy, i górale, i też Dolny Śląsk. Praktycznie każdy rejon Polski się znajdzie u nas, w naszej rodzinie, od Sylwii, Mazury i morze dochodzi jeszcze, więc naprawdę będzie wspaniała impreza, która połączy wszystkie zakątki Polski. Cieszę. A suknia ślubna? Już masz wybraną albo masz jakieś typy? Mam typy, mam inspirację, suknię ślubną. Chyba nie mogę słyszeć, nie? Ale nie będę ci nic mówić. Suknię ślubną będę robiła razem z Wiolą Piekut. Jesteśmy już wstępnie umówione na pierwsze takie przymiarki, nie mogę się już tego doczekać, ale dałam sobie jeszcze taki deadline do schudnięcia do tej sukienki. Czyli to bardziej będzie księżniczka, bardziej rybka, czy taka, wiesz, jeszcze jakaś inna, może boho? Nie mogę nic zdradzić. No to zasłoń uszy, to nam coś powie Sylwia. Nie chcę nic zdradzać. Tak, nie wiem, co to boho, więc nie chcę nic zdradzać, chcę po prostu, żeby był to element zaskoczenia.